Zacznę może mocniej. Możesz zrobić najpiękniejszą pracę brwi czy ust, natomiast jeżeli nie potrafisz zrobić dobrego zdjęcia, to tą pracę pokazując w social media możesz położyć, możesz w ogóle nie zachęcić swoich klientów, dlatego tak ważne jest w obecnych czasach, żeby nie dość, że robić ładne prace, to jeszcze ładnie je przedstawić. Powiem Ci teraz moje kilka takich złotych zasad, które pomagają mi w tym, że to zdjęcie wychodzi naprawdę dobrze i nadaje się po prostu do publikacji. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest po prostu dobry sprzęt. Ja robię zdjęcia telefonem i tutaj od razu mówię, że wszystkie Samsungi, Huawei mogą sobie pójść do kosza, jeżeli chodzi o robienie zdjęcia pracy makijażu permanentnego. Ja jestem fanem iPhone'a, ponieważ najlepiej oddaje kolory na zdjęciu. To zdjęcie wygląda praktycznie tak samo jak w rzeczywistości. Uważam, że mając słaby sprzęt po prostu no, nie zrobisz dobrego zdjęcia. Ja w iPhone'ie robiąc zdjęcie najczęściej robię to wszystko na trybie portretowym, ponieważ od razu mamy rozmyte tło. Ewentualnie czasami też robię to na trybie zwykłym, na przybliżeniu 1.2, 1.3. Nie wiem dlaczego na takim, ale zawsze te zdjęcia gdzieś tam na tym przybliżeniu wychodzą najładniej, więc koniecznie tego spróbuj. Druga nie mniej ważna kwestia to jest po prostu dobre światło. Nie widziałam jeszcze dobrego zdjęcia, które byłoby zrobione bez światła albo nie w świetle dziennym. Uważam, że powinnaś mieć dobrą lampę, zadbać o to, żeby ta lampa miała regulację ciepła, bo każda twarz, każda skóra ma inny odcień i czasami trzeba pokombinować z ustawieniami lampy tak, żeby ten odcień skóry wypadał dobrze na zdjęciu. Tak samo nie każda z klientek ma dobrą tolerancję na bardzo mocne światło, więc ta lampa powinna mieć regulację jasności, tak żeby ewentualnie można było troszeczkę to światło przygasić. Kolejna kwestia, to czy wybierzesz lampę Ring czy lampę typu Glamcore, nie ma znaczenia. Ważne, żeby ta lampa była nad twarzą klientki albo przed twarzą klientki, jeżeli robisz zdjęcie na siedząco. I popatrz też na to, czy podczas tego, jak robisz zdjęcie, nie zasłaniasz sobie tej lampy i nie robisz przypadkiem cienia. To jest bardzo ważne. Światło jest, uważam, kluczową kwestią, jeżeli chodzi o dobre zdjęcie. I tak naprawdę nie musisz mieć całego arsenału lamp świecącego z każdej strony, tylko wystarczy jedna dobrze ustawiona. Pokombinuj też sobie z różnymi ustawieniami. Może lampa powinna być bardziej od boku. Jakby dalej blisko twarzy, ale może bardziej od boku. Może ta odległość lampy od twarzy powinna być większa, mniejsza. To trzeba sobie po prostu sprawdzić i zobaczyć, który typ zdjęć podoba Ci się najbardziej. Pamiętaj o tym, że w centrum Twojego zdjęcia musi być to, co chcesz sfotografować. Czyli jeżeli robisz zdjęcie brwi, niech ta brew będzie na środku. Jeżeli robisz zdjęcie ust czy pigmentacji powiek, niech to będzie w centrum. Super pomysłem jest włączenie sobie w ustawieniach telefonu siatki, ponieważ siatka pomoże Ci w tym, żeby wyśrodkować sobie to zdjęcie. Ja uważam, że też nie do końca dobrym posunięciem jest robienie zdjęć bardzo daleko od tego, co chcemy pokazać, bo tak naprawdę wtedy nie mamy fokusu na naszą pracę, tylko pokazujemy też wszystko dookoła, nie do końca to jest potrzebne. Uważam, że warto też zadbać o tło, czyli jak robisz zdjęcie, zwróć uwagę na to, czy gdzieś tam nie wystaje kabel, czy gdzieś tam nie masz brudnego prześcieradła, to wszystko będzie wpływało na estetyczny odbiór Twojego zdjęcia. Ja też uważam, że najlepszym tłem, jakie sobie możesz tylko wybrać, to jest białe albo szare, więc używam podfoliowanych podkładów dentystycznych, które nie są transparentne, tylko w 100% kryją Twoje łóżko i prześcieradło. I uważam, że wszystkie kolorowe podkłady wyglądają nieco kiczowato i odbierają temu zdjęciu profesjonalizm, więc ja zawsze stawiam na takie bardzo neutralne kolory, tak żeby też nie przekłamywać koloru skóry, koloru twarzy i żeby to wszystko wyglądało czysto i estetycznie. Ostatnia i nie mniej ważna rzecz. Przygotuj swoją klientkę odpowiednio do zdjęcia. Czyli po zabiegu makijażu permanentnego najczęściej brwi czy usta są lekko opuchnięte, zaczerwienione, więc uważam, że żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba też nałożyć lekki makijaż. Co mam na myśli? We wszystkie zaczerwienione miejsca po zabiegu najlepiej jest to po prostu przykryć, no bo sam efekt makijażu permanentnego po jest lekko przerysowany. Dodając do tego fakt, że skóra jest zaczerwieniona, czy że coś tam jest opuchnięte, no uważam, że to już nie do końca wygląda korzystnie i w obecnej dobie Instagrama jesteśmy przyzwyczajone do zdjęć ładnych, klikalnych, trochę nie mających nic wspólnego z rzeczywistą pracą w gabinecie, natomiast no, trzeba za tym po prostu iść i sobie to zdjęcie odpowiednio i klientkę do zdjęcia odpowiednio przygotować. Dlatego tak, pierwszą rzeczą jest makijaż, drugą kwestią jest ładne ułożenie klientki, ułożenie jej włosów, jeżeli robimy na przykład zdjęcie w pozycji leżącej. Klientka nie może wyglądać
jak taki ziemniak, tylko musimy ją dobrze przygotować. Rozpuśćmy jej włosy, ułóżmy ją ładnie. Wiedzmy też o tym, że klientki chętniej zgodzą się na publikację swoich zdjęć, bo one muszą wyrazić na to zgodę, jeżeli będą widziały, że nasz cały profil jest spójny i że wszyscy wyglądają na tych zdjęciach dobrze. Patrz też na perspektywę, z której robisz zdjęcie. Ja zawsze staram się zrobić zdjęcie leciutko od góry, tak żeby faktycznie zadbać o ten kadr, o to, żeby klientka wyglądała dobrze. Nigdy nie robię zdjęć od dołu. Tłumacząc to w bardzo prosty sposób, na zdjęciu po prostu nie możesz widzieć dziurek w nosie. Zawsze to zdjęcie musi być robione od góry, bo wtedy buzia wygląda szczuplej, cała klientka wygląda lepiej. W momencie, kiedy robimy zdjęcia na wprost, warto też zrobić to zdjęcie, jakby poprosić klientkę, żeby popatrzyła lekko od boku, bo najczęściej na wprost mało kto wygląda korzystnie. Tak samo jak klientka leży, też uważam, że robienie zdjęcia centralnie od góry może nie do końca dobrze wyglądać i ta buzia jest taka wtedy spłaszczona, więc warto na przykład zrobić zdjęcie od boku, jednego, drugiego, pokombinować sobie. Ja na przykład jak robię zdjęcia, nigdy nie robię jednego zdjęcia i to jest koniec. Zawsze robię kilka w różnym ułożeniu, w różnym ustawieniu światła, pod różnymi kątami i później po prostu wybieram najlepsze. Ostatnią kwestią, chyba ta miała być ostatnia, ale teraz będzie ostatnia, to jest dobra obróbka zdjęć. Co mam na myśli? Nieprzesadzona, tak żeby skóra nadal była skórą, żebyśmy nie zatracały jej faktury i uważam, że dobra obróbka nie powinna dotykać w ogóle naszej pracy, czyli możemy sobie, nie wiem, usunąć jakieś niedoskonałości na skórze, możemy usunąć sobie coś w tle, o czym nie pomyślałyśmy i jest to widoczne i przeszkadza w odbiorze zdjęcia. Natomiast samych brwi, czy ust, czy pigmentacji, którą robimy na powiekach, nie powinnyśmy obrabiać, no bo to jest po prostu oszustwo. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie pomocny. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z robieniem zdjęcia, prowadzeniem swoich social mediów, przypominam, że my posiadamy kurs online w naszej ofercie, w którym opowiadamy wszystko o tym, jak robić, żeby konto na social mediach cały czas rosło i żeby followersi zamieniali się w klientów.